taka oto sytuacja. Regietów, zlot motocyklowy, międzynarodowy i znaleźliśmy nasze miejsce. Tu chyba będziemy rozbijać namiot. Dołączy do nas jeszcze Robert. Wszyscy się zjeżdżają. Piątek, godzina, nie wiem, gdzieś w pół do szóstej. I rozpoczynamy przygodę. Nasz pierwszy zlot. Od czegoś trzeba zacząć, jak to mówią. Nago stoi, pełno motocykli. Dobra, kończę i trzeba rozbić namiot. Zaklimatyzowaliśmy się. Namioty rozbite. Scena jest rozłożona, koncerty, więc już pierwszy bigos zjedzony. Wszystkie motocykle jeżdżą. Generalnie jest super. Wiemy, że znacie cztery szmery. Tu jest nasz stół. Siedzimy piwko. To dla mnie jeszcze też jedno poproszę. Stamtąd jest ten sam wieczór. Jutro przychodzimy, piękna restauracja w Regietowie, fajna, taka klimatyczna. Jutro przychodzimy tutaj na obiad, serwowane tutaj jest śniadanie, jajecznice, kiełbaski, nie? Żeberka, kotlety schabowe. Jedziemy na paradę. Wlazuj. Gotujesz się. Nie ogarnąłem jeszcze mikrofonu do kamery, więc muszę się trochę wspomóc. Rozpoczynamy paradę motocykli na zlocie Regietów 2024. Była nas cała ekipa, dźwięk silników, wszyscy gotowi do wyjazdu, serce waliło mi jak młot. To ruszyliśmy. Muszę powiedzieć, że uczucie jest zajebiste. Jedziesz i myślisz sobie. Jedzie nas cała banda, wszyscy motocyklowi bracia. Nikt nie da ci tutaj zginąć. Sama trasa ekstra, lasy, górki, ludzie stojący przy drogach, ogólnie ciekawostka, co to tu się dzieje. Ogólnie to cały czas kontrolowałem sprawę, no bo wiecie, ja to świeżak w tej bandzie. A nie to co inni, starzy wyjadacze, ale co tam, daje radę. We'll be right back.
Tak jadąc w grupie, myślisz sobie, kurde balans, jak w tym polskim filmie, Coco Jumbo i do przodu. Tak, w ogóle to było ekstra, policjaci jechali z nami. Jeden nawet na motocyklu, wstrzymywał nam ruch z bocznych dróg na skrzyżowaniach, inni z kolei na końcu naszego peletonu radiowoza. Byli spoko. Kawałek wcześniej odłączyłem się od grupy, aby ująć większość na filmie przed wjazdem na zlot na powrocie. Może znajdziecie siebie. To nie zapomnieć kliknąć kciuka w górę, a i zasubskrybować, ma się rozumieć. Nasza miejscówka na zlocie. Wczorajszą noc spaliśmy dokładnie w tamtym miejscu, jak jest ten parasol teraz rozłożony, parawan. A okazało się, że w tej hali jest dyskoteka. Także nowa lekcja, że gdziekolwiek się pojedzie, w jakie miejsce, trzeba zapytać, czy jest gdzieś dyskoteka. Jeśli tak, to od razu gdzie? Żeby jak najdalej się rozbić od tego miejsca. To mam nauczkę.
Teraz idziemy trochę pooglądać motocykle. Tutaj stoi nasze Virago. A jest tutaj arcydzieł mnóstwo. No, trójkołowców jest też mnóstwo, przeróżnych. Grubo. O kurde, normalnie easy rider. No jest autentycznie kurde, nawet podobne rury. No, ten jest też piękny. Hej. No bo tutaj nawet nie ma co komentować. Tu jest galeria dzieł sztuki. Przedtem były fajne koncerty. Panowie ciągnęli z taczkami. Zawodniczkę w taczkach. Zawodniczka prała z pejcza po tyłku. I było to mierzone na czas. 3 okrążenia. A że jest upał srogi. No więc po 2 okrążeniach większość ekipy puchła.
Ogarniemy temat teraz. Coś się dzieje, coś się dzieje. Najgłośniejszy wydech. Miernik. No. Stój tam, Krzysiu, stój. Gotowi? Start! Pierdolę. Powiem tak, kamera spłaszcza, ale bębelek mi wypadł.
gość chyba przebił wszystkich. Ja cię pierdolę. Uragan! Co chłop zrobił z rury? No rura już jest lekko, widzę. To tu swoje daje. Kolory już dobrane. Jeszcze czekaj. Problem techniczny z mikrofonem. Dobra! Węgla oszukujesz! Czekaj, pełne piwo czy puste? A ty idź, pokaż, aż wsiądza. Zobaczymy, czy wybucha piwo. Uwaga, patrzcie, co się dzieje. Gotowe? Kurwa ciepło. Start!